Witajcie. Wiecie, że naukowcy niemal codziennie odkrywają nowe gatunki zwierząt? Zwykle są to owady, ponieważ stanowią one największą i najbardziej zróżnicowaną gromadę żywych stworzeń na naszej planecie. Od czasu do czasu naukowcy znajdują też nowe ryby, ptaki, a nawet ssaki. To niezwykłe wydarzenie, o którym dzisiaj opowiemy, miało miejsce we Włoszech. Nasz bohater właśnie jechał załatwiać swoje sprawy, kiedy zauważył na drodze bardzo dziwne stworzenie. Było ono długie jak wąż, ale cienkie i włochate. W dodatku zdawało się świecić. Mężczyzna natychmiast się zatrzymał, ponieważ był bardzo ciekaw, co to takiego. Pomyślał, że może to nieznane nauce zwierzę, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Ale gdy wysiadł z samochodu i podszedł bliżej, wszystko zrozumiał. Akurat był to maj, a we Włoszech jest to okres, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania larw motyli korowódkowatych. Te gąsienice przyszłych ciem znane są na świecie ze swoich procesji, nazywanych we Włoszech procesją śródziemnomorską. Gąsienice szczepiają się ze sobą i w ten sposób pełzną do nowych siedlisk, tworząc rodzaj osobliwego korowodu. Podążają za osobnikiem prowadzącym, trzymając się poprzedniczki przednimi łapami. Pojawiają się one w krajach basenu Morza Śródziemnego wiosną, marzec, kwiecień, maj. Żyją w stadach, a ich przecinające drogi pociągi mogą ciągnąć się nawet na kilka kilometrów. Ciekawy spektakl jednego z cudów natury przyćmiewa fakt, że te przyszłe nocne motyle są dość niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Gąsienice pokryte są 2-milimetrowymi parzącymi włoskami, których używają do ochrony przed naturalnymi wrogami. Włoski odpadają przy najmniejszym dotknięciu, a gąsienica uwalnia wówczas ciecz zwaną taumetopoeiną. Kropelki tej trucizny przenoszone przez wiatr na duże odległości wywołują u ludzi alergię. Większość larw znajduje się w parkach, lasach i na obszarach miast, ale można je znaleźć wszędzie tam, gdzie rosną drzewa. Kontakt z włoskami gąsienic może wywoływać silne swędzenie, pokrzywkę i pęcherze na skórze, a także zapalenie spojówek, nieżyt nosa, zapalenie gardła i duszność. Leczenie zazwyczaj obejmuje podawanie leków przeciwhistaminowych i sterydów, miejscowo w postaci maści i kremów. Największe zagrożenie stanowią one jednak dla zwierząt domowych, zwłaszcza psów. Gdy zauważymy, że zwierzak liże procesję tych gąsienic, należy jak najszybciej przemyć mu język wodnym roztworem sody oczyszczonej i natychmiast skontaktować się z weterynarzem. Korowódki uważane są we Włoszech za jedną z najczęstszych przyczyn śmierci zwierząt domowych. Właśnie tak niesamowita jest nasza przyroda. Piękna, lecz czasami bardzo niebezpieczna dla człowieka. To wszystko na dziś. Dowiedzieliście się z naszego odcinka czegoś nowego? Napiszcie o tym w komentarzach. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.